Dziś mam dla Was coś specjalnego, Linuxa działającego na Nintendo Switch, co pozwoli nam przetransformować tą małą kieszonsolkę trochę w takiego Steam Decka. Ale możliwości nie kończą się tutaj, bo wystarczy, że wrzucimy sobie naszego Switcha do docka i to pozwoli nam przetransformować tą konsolkę w pełnoprawny komputer, gdzie tak na dobrą sprawę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. I tak prawdę mówiąc, to możliwości jest tutaj naprawdę bardzo dużo, bo możemy tutaj normalnie odpalić gry z peceta, możemy odpalić tutaj Steama, możemy zmienić naszego Switcha w serwer, gdzie będziemy hostowali własną stronę www, możemy go z poziomu tego systemu podkręcić i oglądajcie do końca, bo Linux to nie będzie jedyny system operacyjny, który na tej konsoli dzisiaj odpalimy. Ci z Was, którzy oglądają na bieżąco, to wiedzą, że już w przeszłości instalowaliśmy Linuxa na konsolach, m.in. na PSP, PlayStation 3 czy PlayStation 4. Ale zawsze tamten system operacyjny był w pewnym sensie okrojony, coś było niedorobione. I prawdę mówiąc, to co mamy tutaj na Nintendo Switch jest zaskakująco dobrze dopracowane, a także sam proces instalacji jest też sporo łatwiejszy niż w przypadku tamtych konsol. Ten Linux działa na zasadzie dual boota, więc mamy tutaj normalny system od Nintendo, który jest troszeczkę zmodyfikowany. No i żeby przejść do Linuxa, to najpierw musimy naszą kieszonsolkę wyłączyć. Pyk. Power off. W pierwszej kolejności potrzebujemy naszą kartę microSD, na której mamy zainstalowanego Linuxa. No i wrzucamy sobie tutaj cyk do naszego slotu. No i słuchajcie, w naszym przypadku, że my mamy pierwszą edycję Switcha, to wyciągamy sobie naszego prawego Joy-Cona i wrzucamy tego naszego tak zwanego RCM Giga. Wsuwamy go sobie tak. Cyk. I my w naszym wypadku użyjemy sobie tak zwanego injektora, ale można też użyć do tego komputera z programem Tegra RCM. Słuchajcie, wpinamy sobie naszego injektora do złącza USB typu C i musimy teraz sobie przytrzymać power i volume up. Przytrzymujemy. I cyk. Mamy nasze Hecate. No i w naszym przypadku sobie wchodzimy w More Configs. Jak widzicie, mamy Ubuntu Bionic i klikamy sobie klik. No i ładuje nam się nasz Ubunciak. No i tak naprawdę w tym momencie możemy sobie odpiąć injektora i wyłożyć tego RCM Giga i wszystko powinno być gitara, bo nam się już system ładuje z karty SD. No i voilà, mamy odpalonego naszego pingwina. Zanim przejdziemy do tych bardziej technicznych szczegółów, jak to jest w ogóle możliwe, zacznijmy od rzeczy ogólnych, co tak naprawdę nam tutaj działa. Działają nam normalnie Joy-Cony, ten przykładowo robi nam zamyszkę, a także są wykrywane poprawnie wszystkie przyciski. Działa nam normalnie Bluetooth, działa nam normalnie Wi-Fi, mamy opcję do podkręcania naszego procesora, działa nam także dotyk i słuchajcie, co jest też mega istotne, działa nam w pełni akceleracja 3D i także działa nam audio. I w świecie Linuxów na konsoli jest to rzecz troszeczkę niespotykana, ale właśnie dzięki temu, że wszystko jest dopracowane i wszystko działa, to ten Linux daje nam naprawdę mega dużo możliwości i na upartego można by tego Switcha używać w takiej formie na co dzień. A jako ciekawostkę dodam, że nawet niektórzy deweloperzy próbowali używać Switcha jako narzędzia do programowania, przykładowo frontendu. I no, na upartego jest to też wykonalne. A hejterzy i tak powiedzą, że to tylko screenshoty. Dobra, słuchajcie, no to odpalmy jakieś gierki na tym Switchu. Odpalmy Super Tux Karta. Patrzcie, wbijamy sobie tutaj w aplikację, odpalamy. Yeah, ładowanie. Ale banger. Jak tu się jeździ, Marcel? Strzałki i chyba ten zbindowałem. Ten albo... Tak. O ten, stary, gram Super Tux Karta na Nintendo Switch. Jak bardzo ironiczne jest to, że gramy w Linuxową podróbę Mario Kart na Nintendo Switch, na którym działa Linux. To jest jakiś taki poziom abstrakcji, który naprawdę, co ja zrobiłem, nie mieści mi się w głowie. Dobra, ale Super Tux Kart może nie jest aż taki imponujący. To co wy na to, żeby odpalić Minecrafta z wersji PC-towej, co pozwoli nam na zalogowanie się na serwery multiplayer. Słuchajcie, wrzuciłem tego Switcha do docka, żebyście trochę lepiej to widzieli wszystko. Odpalamy sobie naszego Minecrafta, wersję 1.21. Słuchajcie, Minecraft działa na Switchu, ta wersja PC-towa całkiem dobrze z tego powodu, że mamy Java. Java jest multiplatformowa, więc mogliśmy zainstalować taką, która jest natywna dla ARMA. Co nie zmienia faktu, że i
Tak, ten Minecraft pecetowy działający daje Switchowi dość mocno w kości, jakiś Optifine by tutaj fajnie wleciał. I może nie wygląda to super imponująco, ale jestem teraz podłączony właśnie do swojego serwera, gdzie mamy faktycznie dość dużo nabudowane. O, a tu się nawet załadować nie chce, ale tam jest wykopane tak aż do samego dołu, więc tutaj jest dość stresowe miejsce, ale generalnie na upartego Minecraft z peceta, kurde, na Switchu pod Linuxem działa. I to w rozdzielczości Full HD. A jak sobie włączymy podkręcenie wszystkiego na maksa, to potrafimy wyciągnąć czasami nawet, popatrzcie, pod 27-25 klatek, także moim zdaniem fajne, podoba mi się to naprawdę. I żeby nie powiedział nikt, że oszukujemy, proszę bardzo, ruszam Joy-Conem, cyk, 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 tak, rusza się i nawet macie tutaj napisane Nvidia Tegra X1, albo lepiej, możemy nawet Joy-Conami sobie, słuchajcie, zdalnie grać na tym, także... Well. Słuchajcie, mamy też oczywiście przeglądarkę internetową, tutaj mamy Chromium, ale mamy też Firefoxa. No moja stronka, która jest stosunkowo prosta, działa tutaj bez specjalnego problemu. Powiem wam, to przeglądanie internetu na Switchu jest całkiem responsywne i działa to fajnie. I jak widzicie, działa też bez problemu YouTube w rozdzielczości 1080p. Na lajcie można by było sobie oglądać. No, a jak tak sobie jeszcze gadamy o możliwościach tego Switcha, to przez to, że procesor ma bardzo zbliżoną architekturę do Raspberry Pi, to bez problemu możemy sobie zainstalować Dockera i znaleźć naprawdę całą masę gotowych obrazów, które możemy użyć, więc teoretycznie na upartego moglibyśmy zmienić naszego Switcha w pełnoprawny serwer. Gdy weźmiemy sobie Switcha do ręki i odpalimy tryb Big Picture, no to można powiedzieć, że zmieniliśmy naszego Switcha bezpośrednio w Steam Decka. O ile Steam faktycznie działa i się uruchamia, to ma jedną dużą wadę. Jest mega ślamazarny. Ja sobie tutaj pozwolę kliknąć Library i zobaczycie, jak długo się to będzie ładować. A w tak zwanym międzyczasie opowiem wam, czemu to ładuje się aż tak długo. Ponieważ Steam nie ma natywnej wersji na procesory o architekturze ARM. No i to jest o tyle problematyczne, że tak naprawdę teraz, co się dzieje, to mamy w locie warstwę translacji, która tłumaczy nam instrukcję z x86 właśnie na ARMA. I tak, o ile faktycznie też jesteśmy w stanie uruchomić gry z przykładowo Windowsa, to tam dochodzi nam jeszcze kolejna warstwa translacji, która tłumaczy DirectX-a na Vulkana. Więc o ile faktycznie gry z Windowsa jesteśmy w stanie uruchomić, to nigdy nie będą one działały z taką płynnością, z jaką powinny, ponieważ mamy bardzo dużo warstw translacji, w tym taką właśnie z x86 na ARM. No dobra, a jakie faktycznie gry ze Steama możemy odpalić na Nintendo Switch? No, my kilka spróbowaliśmy. Na początek chcieliśmy coś lekkiego jak Half-Life, ale no niestety, natywny kod Linuxowy nie odpala się w ogóle. Po wymuszeniu Protona i wersji Windowsowej gra odpala się, ale crashuje się po załadowaniu mapy. Powiem wam, start no nie był zbyt optymistyczny. No to może GTA Vice City. Przetestowaliśmy tutaj całą masę protonów i finalnie gra uruchamia się na protonie eksperymentalnym. Po załadowaniu gry można wykonać dosłownie parę ruchów, po czym gra wyrzuca Unhandled Exception. No dobrze, a coś nowszego jak na przykład Superhot? O dziwo, ta gra zadziałała z bomby i byliśmy w szoku, że prostsze gry się nie bardzo chciały odpalać, a tutaj no problem. I wiecie co? Działa całkiem nieźle. Haha, to jest ten mój catchphrase, tak? Ale tak całkiem na poważnie, to na upartego byłoby to nawet grywalne. Biorąc pod uwagę, ile warstw translacji jest tutaj w użyciu, to serio jest to mega imponujące. No i odpalmy coś, czego na Switchu nie ma, jest na przykład na PlayStation. Stray, czyli gra z kociskiem. No, trochę tutaj było żonglowania wersjami Protona, ale w końcu odpaliło nam to na wersji 4.2.9. I jak to działa? No cóż, wszyscy chyba widzą. Słowem, dramat. Ale hej, to działa na Switchu przez kilka warstw translacji i się uruchamia. I nawet działa to w trybie handheldu, co może nie wygląda jakoś super hiper, ale z technicznego punktu widzenia jest naprawdę mega imponujące. Ogólnie to kwestia tego Linuxa na Nintendo Switchu to w ogóle nie jest nowa sprawa. Między innymi WPM nagrywał film o tym chyba jakieś 4 lata temu już to było. I tak akurat niefortunnie się złożyło, że w momencie jak myśmy zaczęli nad tym pracować, czy jakiś miesiąc temu, to kilka dni temu ubiegł nas jeden gość i zrobił film o tej samej tematyce. Teraz wszyscy powiedzą, że po prostu bezczelnie ten film skopiowałem. Ej, ale mam dowody, że zaczęliśmy pracować nad tym wcześniej, dobrze? Marcel, musisz im teraz powiedzieć.
Było w Nerdlogu. Było w Nerdlogu i wrzucałem wcześniej zdjęcie na Instastory, że był Linux, okej? Okay? Niestety przegrałem ten wyścig. Przegrałem też honor. Nie, a tak całkiem na poważnie to ten gościu też nagrał bardzo fajny filmik i podlinkujemy go wam w opisie. I polecam zobaczyć, bo po prostu gość ma trochę inną perspektywę niż ja. No dobrze, a teraz tak trochę bardziej technicznie. Jak to jest, że ten Linux działa na Nintendo Switchu? Jak to jest, że on działa aż tak dobrze? Pod kątem specyfikacji sam Switch nawet w 2017 roku nie był jakimś demonem wydajności. Ma on zaledwie 4 GB RAMu, a jego SoC to takie, wiecie, zmodyfikowana Tegra X1. A z racji tego, że ten procesor był dostępny też w innych urządzeniach, jak na przykład Nvidia Jetson Nano albo Nvidia Shield, no to producent przygotował dla niego pełne wsparcie pod Linuxa, nazwane Linux for Tegra. I to właśnie bardzo ułatwiło modelom robotę, ponieważ właśnie sterowniki m.in. do akceleracji GPU były już napisane i gotowe do użycia. No dobra, a jak wygląda proces instalacji Linuxa na Switchu? Powiem tak, nie będziemy wam tutaj robili poradnika krok po kroku, bo to się bardzo szybko dezaktualizuje. W opisie będziecie mieli link do strony, z której my też korzystaliśmy i ja zawsze odsyłam was do dokumentacji, bo tam macie aktualną wersję, jak co zrobić. Prawdę mówiąc, to proces instalacji Linuxa na Switchu jest dużo prostszy niż na przykład zainstalowanie Linuxa na PSP, PlayStation 3 czy PlayStation 4, więc jeżeli ktoś z was chciałby się pobawić, to moim zdaniem tutaj jest najniższy próg wejścia. Mniej więcej wygląda to w ten sposób, że robimy sobie partycjonowanie karty w Hecate, wrzucamy na naszą kartę microSD odpowiednie pliki, klikamy sobie Flash Linux, co wypakowuje pliki w odpowiednie miejsca i de facto po reboocie mamy już Linuxa. I co, to już wszystko? To tak z bomby działa? No, na dobrą sprawę tak, jeżeli chcemy po prostu używać systemu, to działa już wszystko. Natomiast jest też kilka rzeczy, które warto zrobić, żeby to doświadczenie skorzystania tego Linuxa było dużo przyjemniejsze. My na przykład stworzyliśmy sobie plik wymiany, czyli swap. Domyślnie jest to tylko 1 giga, trochę mało, więc my zrobiliśmy akurat 8 gigabajtów. Warto sobie dograć m.in. programik Jetson Stats, który jest takim hatopem na sterydach, typowo pod Tegrę i pokazuje nam jeszcze taktowania CPU, GPU i wiele innych rzeczy. Warto sobie Switcha przed tą całą zabawą podkręcić, co akurat możemy zrobić bardzo łatwo z poziomu paska u góry, ale możemy też troszeczkę bardziej podbić te zegary komendą Jetson Clocks i w naszym przypadku udało się to zrobić tak do 2,1 GHz, bo akurat my mamy pierwszą rewizję Switcha. Żeby faktycznie uruchomić takie programy jak Steam czy inne z rzeczy z architektury x86, potrzebujemy program do translacji o nazwie Box86 i Box64. I z tym akurat jest giga dużo zabawy i prawdę mówiąc to Marcel siedział nad tym cały dzień i noc. Ciężko było. To nawet nie tyle, że jest to o tyle trudny proces, to jest po prostu bardzo karkołomny przez to, że musimy kompilować wiele rzeczy ze źródeł i prosto się jest po prostu przy tym pomylić. Ale jeżeli zrobicie to dobrze, to jest super, bo faktycznie można uruchomić gry m.in. ze Steama. I tak jak mówiłem, Linux to nie był jedyny system, który dzisiaj odpalamy, bo mamy jeszcze opcję uruchomienia Androida, bo de facto też mamy inne urządzenia, które korzystały z Tegry i działały pod kontrolą Androida, co zatem idzie wsparcie do tego systemu operacyjnego jest bardzo dobrze. Tutaj mamy zainstalowanego akurat Androida 11 i tak, normalnie możemy korzystać sobie ze wszystkich aplikacji. Chcemy sobie odpalić YouTube'a, nie ma najmniejszego problemu. Cyk i proszę bardzo, działa nam normalnie YouTube. Z tego co kojarzę, to na Nintendo Switch nigdy nie było Netflixa, więc tutaj możemy sobie normalnie użyć aplikacji androidowej. A kto z was za dzieciaka oglądał Wyspę Totalnej Porażki, przyznać się? I normalnie możemy sobie też grać w androidowe gierki. Jak widzicie, Joy-Cony też działają bez najmniejszego problemu. No, czasami nawet te prostsze gierki złapią trochę przycinkę, ale tak generalnie rzecz biorąc, to takie prostsze tytuły dwuwymiarowe to działają bez większych problemów, więc hej, jeżeli ktoś z was lubi coś takiego, no to jest jakiś koncept. I tak, czy granie w Cyberpunka jest możliwe na Nintendo Switch? Tak, pod warunkiem, że będziecie mieli oczywiście włączony GeForce Now, bo na takiej zasadzie to teraz działa, ale również na podobnej zasadzie możecie sobie streamować gry z waszego peceta bezpośrednio do Nintendo Switch za pomocą aplikacji Moonlight. Tak więc jeżeli chcielibyście mieć fajną kieszonsolkę z większymi możliwościami niż ograniczać się tylko i wyłącznie do gier dostępnych na Switcha i macie przy okazji też mocnego peceta, to tak, da się to zrobić. I jak idzie Kamil? Zaraz mnie będzie policja ścigać.
zrobiłem coś nielegalnego. Ale fajnie działa. Więc tak, mieliśmy Linuxa, mieliśmy Androida. A czy można zainstalować Windowsa? No przecież jest wersja Windowsa na ARMA, prawda? O, ktoś gwiazdki dostał. Nintendo wysłało pod nas bagiety przez to, że zainstalowaliśmy Linuxa na Switchu. Marcel, pakujemy się, uciekamy! No to słuchajcie, jako ciekawostkę powiem wam, że kilku zapaleńców próbowało też właśnie Windowsa na Switchu odpalić i teoretycznie przy wykorzystaniu EDK2 jesteśmy w stanie zabudować Windowsa 10 ARM. Generalnie idea jest podobna, trochę tak jak ja odpalałem jakiś czas temu Windowsa na telefonie. Dam wam tutaj link w karcie, jeżeli ktoś nie widział. Ale tak naprawdę poza kilkoma screenshotami w necie nie ma o tym za dużo informacji. Może jak napiszecie komentarz, to WPM się pobawi kiedyś i przeportuje Windowsa na Switcha. Ale tak całkiem na poważnie, to Windows wydaje się mieć trochę mniej sensu ze względu na to, że nie ma pod niego sterowników dla te gry X1 i nawet na swoim forum Nvidia napisała, że sterowników nie ma i nie planują, żeby były, więc o ile faktycznie Windowsa być może uda się zabutować, to nie będzie on specjalnie użyteczny. Na pewno mniej użyteczny niż Android i Linux. I co? Jak wam się podobał taki szalony koncept, gdzie po raz kolejny odpalaliśmy Linuxa na jakiejś konsoli? Dajcie znać w komentarzach, na której konsoli mamy odpalić Linuxa jako kolejnego i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bye.